Pierw ściągamy linkę z hamulca. O. Wyciągamy fajkę. Ściągamy ją. Żeby łatwiej się ściągało, możemy przeciąć. Ona już się nam do niczego nie przyda. Hop, jeden pancerz. Tą końcówkę zachować warto. W tym przypadku mam jeszcze gumeczki, żeby linka nie obijała ramy, tak jak tutaj. Je też warto zachować. Druga końcówka. Oraz drugi pancerz. Hop. Przekręcamy tą baryłkę, aby wyszło i działa. I linki już nie ma. Ucinamy taki sam kawałek pancerzy. Gotowe. Bierzemy nową linkę i montujemy ją w klamce przez tą oto dziurkę, baryłkę. Teraz zakładamy takie końcówki na koniec pancerza. O. Przekładamy linkę. Wsadzamy o tą końcówkę. Hop. Wsadzamy w nią linkę. Gumki. Kolejny kawałek pancerza z końcówką i końcówkę montujemy tu. O. I hop. Zakładamy teraz fajkę, w tym przypadku nową. Przykręcamy linkę i już prawie gotowe. Teraz przód. Odkręcamy linkę. Hop. Hop. Wciągamy osłonkę. W sumie lepiej to przetnijmy, bo to działać, no. Nie rozwalimy osłonki ani innych rzeczy. Będzie łatwiej. A ta linka się i tak już do niczego nie przyda. Pancerz. Linka z klamki. Tak samo jak wcześniej. Hop. Przycinamy nowy pancerz. Zakładamy końcówki. Zakładamy nową linkę. Hop. I teraz przez klamkę. Wsadzamy pancerz na linkę. Fajka i końcówka. I fajeczka założona, wsadzamy w hamulec. Ciężko jedną ręką. Skręcamy. I działa. I skończone.